jedno z ciekawszych miejsc dzisiejszego dnia, a mianowicie odwiedzę obwoźny cyrk, który najprawdopodobniej tutaj składował wszystkie swoje rzeczy, także przyczepy. Jest tutaj również kilka ciekawych aut, które chcę wam pokazać. Tutaj za szyby widać już jedną z przyczep. Zaraz spróbujemy się tam dostać. Najpierw sprawdzimy, co jest tutaj. Mamy tutaj bardzo fajnego klauna. Niektórzy boją się klaunów. Nie wiem dlaczego. Tu widzimy jakieś ciekawe fotele. Dobra. Tam chyba nie będziemy wchodzić, chociaż może się uda. Tutaj mamy jakiś magazyn. O kurde, maszyny z kulkami. Tak jest. Tu wrzucało się monetę i wylatywała kulka z jakimś prezentem, niespodzianką. Tutaj kolejną taką maszynę mamy. Tutaj jest przejście dalej. Zaraz tam wejdziemy. Ciekawe, czy są drzwi otwarte. Tak jest. Trzeba się tutaj zachowywać bardzo cicho. Mamy to. Jedna z przyczep obwoźnego cyrku. Zaraz sprawdzimy, co jest w środku. To wygląda bardziej jak jakaś kawiarnia, czy coś w tym stylu. Zobaczcie, ile tutaj jest sprzętu. Tam widzę bardzo fajny samochód. Za chwilkę tam wejdziemy. Tutaj był chyba jakiś warsztat. Widzę, że bardzo dobrze wyposażony. Jest tutaj wszystko, co potrzebuje dorosły majsterkowicz. Tak jest. O kurde.
tego wszystkiego tutaj zostało. Znajduje się tutaj. To jest po prostu kemping. To po prostu jest kemping, który najprawdopodobniej spali. Tak jest. Ale widzę, że bardzo dużo rzeczy tutaj jest. Nie wiem, czy nie zrobili sobie z tego magazyn. Zobaczcie. Całe kisty Liptona. Tam Sprite. Całe wyposażenie kempingu nadal zostało. Coca-Cola. Zobaczcie, talerze. A tutaj co? Sypialnia. Całkiem fajna. Sprzęt grający, telewizorek, full wypas. Tu druga sypialnia. To chyba dziecięca. Na pewno. Tutaj mamy... kogo? Rusiaczka. Rusiaczek. Idziemy dalej. Zobaczcie. Rowery. Stara maszyna do pisania. A tu mamy jeszcze lepsze auto. Na pewno starsze. Naprawdę ładne. Skórzane obicia. Podsufitka jeszcze cała. Ale maszyna. Ten jest naprawdę ładny. Tam widzę, że jest kolejny. Teraz sprawdzimy.
krzesło. Antyki. Mercedes. Chyba każdy pozna te lampy. Klapę ktoś otworzył. A my zerkniemy. Tylko... coś nie działa. Dobra. Ciekawe, co to za platforma. Na pewno służyła do zabawy dzieciakom, jestem przekonany. Tylko co to było? Całkiem fajna bryka. Ciekawe, czy można wejść do środka. O kurde. Cała zawalona śmiećmi. Tutaj jest wszystko i nic. Kolejny kemping. Beczki. Wejście do domu. Zastanawiam się, czy tam wchodzić. Ale fura. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. Idziemy dalej. Zobaczcie, jaki fajny telefon. Nie wiem, czy to nie było do nadawania Morsa. Fajnie.
Chodźcie, piękny. Filipsa. Radio od razu z telewizorem. No, naprawdę na wypasie. Myślę, że wraz z moim kolegą zakończymy tutaj eksplorację. Kolega chciał przekazać, żebyście subskrybowali kanał i częściej wpadali do mnie i nie zapomnieli zostawić łapki po sobie. Dobra, my widzimy się na następnej eksploracji. Trzymajcie się, do zobaczenia.